World League of Players and Audiogenics. Oh, yeah. Właśnie, światła zgasły i ruszyli. Kto będzie pierwszy do zakrętu numer 1? I już widzimy, że Gajewski odcina tam już Prączaka i Piekarczyk też już przebił się na P3. No, zaskakująco czysty początek. Bo w takim T1 to wydawałoby się, że byłoby co najmniej parę kolizji. A jednak... Wszyscy w miarę w równych odstępach. Taki fajny sznureczek. Troszkę więcej też w wielu. Niestety też zawodził te dzisiejsze kwalifikacje. To nie było to, co powinno być. Gajewski już w walce z Przygodkim ściga tutaj Red Bull. No będzie walka pomiędzy Red Bullem a dwoma McLarenami. Ale jeszcze Piekarczyk, prawie byłaby powtórka z Azerbejdżanu ostatnio. Ależ przepycha tej Piekarczyk na zewnętrzną. Freewide do ostatniego zakrętu. Jest ponad już 2 sekundy za Red Bullami. No to tutaj na też... pozycji w McLarenie znowu. Filip Prączak nie ma jak zaatakować. I spin teraz Przygodzkiego! Niesamowite, co tu się stało. No prawie był... Prączak w ogóle zahaczył ścianę. No i Przygodzki wykorzystał całe to zamieszanie. Białkowski zjeżdża już do boksu. Powiedziałbym, że to nawet wcześniej, ale jak wymieniając skrzydło, to znaczy, że coś tam też się musiało stać. No tak, idealnie trzymał nerwy na wodzy Sainz, a tymczasem no Russellowi się ta sztuka nie udała. No a teraz mam wznowienie. Przygodzki na spokojnie prowadzi, tam Gajewski próbował się zbliżyć, ale no znowu się ta czołówka zacieśnia i Bananek. Ale to walej serwisowy, ale no nie ma co się emocjonować na szczęście. No tak, zdecydował, że już dosyć tego, tymczasem trójeczka dla Filipa Prączaka, oj, no to on z Piekarczykiem może przy jednym stole siedzieć. No zobaczymy, jak w tym momencie to i prowadzi całą stawkę Przygodzki. Cało na wyjściu kierowcy McLarena DRS-u jeszcze nie ma, więc to tutaj troszkę spychany. Prawie wypycha Piekarczyka, ale jednak Piekarczyk wychodzi obronną ręką w całej sytuacji. Hard na tej samej, jeżeli chodzi o długości stintu są panowie, więc jeżeli Vampir teraz nie ma tempa, żeby wyprzedzić, to potem będzie ciężko. W ostatnim zakręcie wywołuje żółte flagi, wyspinował chyba na wyjeździe, nie wiem, w sumie... Zdobędzie punkty, nieważne w jaki sposób dojedziesz, czy na jednym kole, czy na pięciu, znaczy na pięciu to dostaniesz dyskwalifikację, więc na czterech musisz dojechać. No więc, no ale wiadomo o co chodzi, McLareny znowu walczą, żeby to się nie skończyło jak wcześniej. Przygodzki kontra Piekarczyk. Na Dominiksie, ale Dominik sam przestrzeliwuje prawie... McLareny w ogóle przez cały pierwszy sektor jadą bok w bok, w końcu musiał odpuścić któryś. Próbuje się przebić, ale Gajewski jednak nie daje za wygraną. Ale już się napędził w tym momencie Gajewski. Będzie wyprzedzać jednego McLarena, no chciał drugiego, ale... Przygodzki też próbował przeprowadzić małą roszadę, ale zarzuciło nim, no nie wyszła mu ta sztuka, no i... A te niższe pozycje. Najpewniej P6. Peter tam próbował jeszcze Białkowskiego atakować, no i tutaj Red Bullowi się udaje. Aż jestem zaskoczony. Jednak potrafił. Piękne ladżyki się widzę wkradają, bo widzę, że trzeba mi mrugać na czerwono. Z jakiego powodu nie mam bladego pojęcia. Jest godzina 20:51. A, kiedy powiedziałem, to w tym momencie wróciło do zielonego. Przepraszam serdecznie za... Nie ode mnie zależy, w sensie to widzicie, że on idzie płynnie, a tutaj pójdzie w dół, a w tym momencie walka pomiędzy Zauberem a McLarenem. Jeszcze tutaj był kontakt, zderzenie. Że... Chyba, że nie Oksa dublują, no tak. Średni w przepuszczaniu, chociaż okej, przepuścił, ładnie, podoba mi się. Szczerze mówiąc, jak na takie przepuszczenie, to spoko wyszło.
jakoś sobie poradził z przepuszczeniem. Pomimo dużych uszkodzeń, to może trochę przeszkodził, ale z drugiej strony też nie jakoś bardzo. To też szanujemy. Nieważne no, jaki, jeśli... ważne by mieć plan. No tak. Jeśli chodzi o kary, to tak. Same trójki u Piekarczyka, Filipa Frączaka, Dominiksa, Seby i Neopsa. A co ty czytasz, moje oceny? A nie, bo nie. O karach mówiłeś, dobra. O karach, tak. Tymczasem Frączak spada już za Gajewskiego. No, bo w tym momencie Frączak tak nie wiedział, co ma zrobić, bo dwa McLareny przed nim, a Gajewski zewnętrzną sobie obrał i genialnie to było. Uślizg na dojeździe do tego ostatniego DRS-u. I nawet teraz Frączak wykorzystuje tą sytuację. Piekarczyk tam nie chce się poddawać i otwiera DRS, ale przecież Frączak też tą tylną lotkę ma otwartą, więc no i Piekarczyk jednak odzyskuje pozycję. Nie, logiczne myślenie. W tym momencie Filip nie ma DRS-u, ale za chwilę powinien mieć, ale zewnętrznie już zaatakuje go Vettel. On widzi, co się święci, co tutaj można zrobić. Bardzo przejechał agresywnie to Filip i zostawił naprawdę malutko miejsce. Tam będzie chciał Białkowski zaatakować, ale tam, no tam jest wewnętrzna czysta, ale ciężko się tutaj za coś złapać, bo no wyszedł ze strugi i stracił moc po prostu w samochodzie, można powiedzieć. Tutaj kolizja pomiędzy Filipem a Red Bullem przez Vettela prowadzonym. Ale próbuje Białkowski wszystkiego, co ma w samochodzie, żeby wyprzedzić Vettela, ale to się może nie udać. Od zewnętrznej do ostatniego zakrętu walka pomiędzy McLarenami, śliznęło Vettela, obrócony w tym momencie Vettel. W ostatnim zakręcie jeszcze rozbity Gajewski tam troszkę. Wpiska Białkowskiego w ścianę. Pierwsze McLareny, pierwszy Piekarczyk, drugi Przygocki, trzeci Białkowski, czwarty Frączak, piąty Gajewski.